13 lutego w Liceum Konarskiego w Oświęcimiu odbyły się powiatowe targi akademickie, czyli prezentacja akademickiej oferty edukacyjnej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Myślę, że to jest sposób na to, żeby uczelnie pozyskały tych uczniów, których jest coraz mniej, tych studentów, których coraz mniej się pojawia na uczelniach z racji niżu demograficznego. Z kolei dla uczniów duży luksus, ponieważ nie muszą bezpośrednio jeździć po tylu uczelniach, tylko ewentualnie po zapoznaniu się z ofertą tutaj na miejscu mogą już wybrać sobie określone uczelnie i już jechać na określoną uczelnię, która w przyszłości zagwarantuje im i studia, i dalszy rozwój. Przez cały dzień uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu oświęcimskiego mieli możliwość uzyskania rzetelnych informacji na temat zasad rekrutacji oraz osobistego kontaktu z pracownikami i studentami uczelni. Przedstawiciele publicznych i prywatnych uczelni wyższych i szkół policealnych oferowali również indywidualną rozmowę i szczegółowe informacje dotyczące nie tylko kierunków, ale także wymagań, jakie trzeba spełnić, by móc się na nie dostać. Ja wybiorę na pewno kierunek związany z matematyką, ponieważ jestem w klasie profilowanej właśnie matematycznie. No i zobaczę, jak to będzie właśnie. Właśnie tu przyszłam, żeby zobaczyć, co oferują mi uczelnie. Raczej Kraków, bo słyszałem, że na przykład AGH polecają szkołę, to mój brat tam chodził, to myślę, że jeżeli poszedłbym na studia, to do Krakowa. Nasze może zainteresowanie, na przykład my jesteśmy z matfizu, to pewnie wybierzemy coś ścisłego. Tak, tak. AGH lub Politechnika, ale raczej AGH, bo myślę, że to jest bardziej lepsza i przyszłościowa uczelnia. Targi dzięki zaangażowaniu wielu osób odbyły się w miłej i przyjaznej atmosferze. Byli nimi uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja Konara.